zakłady magnezytowe w Ropczycach to firma z ponad 40-letnią historią. Produkuje specjalne ogniotrwałe materiały, które są niezbędnym elementem wyłożeń pieców i urządzeń pracujących w wysokich temperaturach. Sprzedaje na całym świecie m.in. koncernom z branży odlewniczej czy koksowniczej, z którymi podpisuje kontrakty w euro lub dolarach. Właśnie dlatego w latach 2008-2009 firma poniosła duże straty na tzw. opcjach walutowych, czyli różnicach w kursach walut w stosunku do złotówki. Te straty zakład odliczył od przychodu, co jak się okazało 5 lat później zakwestionował Urząd Kontroli Skarbowej, żądając zwrotu niemal 10 milionów złotych podatków wraz z odsetkami. Dla firmy to niezrozumiała decyzja, od której nie przestała się odwoływać. Jesteśmy jako firma publiczna audytowani przez renomowane firmy audytorskie i nikt do tej pory nie kwestionował tych kosztów. Stało się to w roku 2013, czyli tuż przed przedawnieniem tego podatku za rok 2008. Wtedy w maju 2013 roku przyszła do nas kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej i od tego czasu jesteśmy permanentnie kontrolowani przez różne instytucje. Także ZUS i Urząd Celny. I właśnie ta permanentna kontrola to jedna z nieoficjalnych przyczyn decyzji o zmianie siedziby firmy. Zakłady magnezytowe, od lat znane na całym świecie jako firma z podkarpackich Ropczyc, są już firmą z Warszawy. Podjęliśmy taką decyzję, jesteśmy już zarejestrowani w Warszawie i tam mamy swoją siedzibę. A Ropczyce? Cóż, Ropczyce, jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Nasi pracownicy są tutaj zatrudnieni. Biznes dalej prowadzimy tutaj z Ropczyc. Dajemy pracę ludziom tutaj z Ropczyc. Niemniej jednak podatki, które były do tej pory odprowadzane na rzecz Podkarpackiego Urzędu Skarbowego, będziemy płacić w Warszawie. Nikt nie ma wątpliwości, że to wielka strata dla Podkarpacia i Ropczyc, i to nie tylko wizerunkowa. To firma giełdowa, rozpoznawalna pewnie w ponad 70 krajach, gdzie eksportuje, ale też jest pewnego rodzaju też i obawa przeniesienia siedziby tej firmy, świetnej firmy dużej, do Warszawy. To w przyszłości może oznaczać brak udziału gminy, miasta i gminy Ropczyce w CIT-cie, czyli w podatku dochodowym. W tej samej sprawie w Ministerstwie Finansów interweniował wczoraj prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc i szefowa Sejmowej Komisji Finansów Krystyna Skowrońska. Tylko w ubiegłym roku aż 400 rzeszowskich firm wyprowadziło się ze stolicy Podkarpacia, część z nich do Warszawy. Oficjalnie tłumacząc to względami biznesowymi, nieoficjalnie przyznając, że mają dość uporczywych kontroli. Jako prezydent miasta, również pani poseł uważa za stosowne, żeby podjąć taką interwencję. Nam bezwzględnie chodzi o to, żeby rozwijał się przemysł, żeby instytucje dobrze działały, żeby nie były nękane przez służby kontrolne, a tych kontroli jest na własnym doświadczeniu, wiem, że bardzo dużo, a więc taka jest nasza rola i to czynimy. Prezydent już zaplanował spotkanie w tej sprawie samorządowców, przedstawicieli firm i Urzędu Kontroli Skarbowej. Jak wynika z danych GUS, w ubiegłym roku na Podkarpaciu powstało 14 tysięcy nowych firm. Wyrejestrowało się 11,5 tysiąca.